chodzi o wędki w dziale karpiowym, także tutaj mamy bardzo wiele nowości. Jedną z nich, od której zaczniemy, jest to już wcześniej wspomniana seria Territory. Territory AD. Wysokiej, bardzo wysokiej klasy wędki na 40-tonowym karbonie w oplocie krzyżowym firmy Toraj. Kije te występują w wersji 3,5-funtowej, dedykowane do rzutu. Są to szybkie wędki. Ja osobiście łowiłem tymi kijami w Chorwacji, gdzie udało mi się tylko rzutową metodą wyholować 7 ryb powyżej 20 kg, z czego największy karp miał 25 z hakiem i Amur 26 też z haczykiem. Występują w dwóch długościach, 360 oraz 390 cm. W zależności od tego, kto jaki kij preferuje do metody rzutowej. Wędka ta została uzbrojona w pierwszą przelotkę startową 50, tak aby nasze rzuty były jeszcze dalsze i jeszcze celniejsze. Kije te są bardzo szybkie, dedykowane do rzutu, aczkolwiek tutaj wprowadzamy także kolejną nowość, jeśli chodzi o serię. Seria Solatium w Territory AD. Jest to kij przystosowany do łowienia z wywózki. Kij o długości 3 metrów i krzywej ugięcia 3 funtów. Czyli wszędzie tam, gdzie potrzebujemy łowić wygodnie, potrzebujemy łowić z pontonu czy też z łódki, taka wędka jest o wiele wygodniejsza. Wędka Territory AD została uzbrojona w najwyższej klasy uchwyty do kołowrotka firmy Alps oraz jest uzbrojona na przelotkach firmy Fuji z serii K.